Kochani, zobaczcie, pozbierany giftbowcik. Dzień dobry, Kudełku. Powiedz, co ty tu nam w ogóle otwierasz? Skąd ty to wszystko masz? Dawaj piątkę. Co ty otwierasz? Czy to jakaś nagroda, czy co to jest? Nagroda. Za co? Za kapki i za popsetki. Słuchajcie, a tak naprawdę, słuchajcie, to prezent urodzinowy naszej Oli. Olu, dziękujemy ci jeszcze raz pięknie. Przypominam, że tutaj na naszej kruszy na arenie Ola razem z nami bawiła się z Pawłem Skórą. Kochani, pomagała nam w wspaniałej imprezie urodzinowej Szabełki Cup. Kochani, dzisiaj Kudełek dodatkowo pocisnął 10 poprzeczek. Pokapkował nam fajnie. Sąsiad ucieka na rowerek, a my zaraz w ślad za nim, kochani, tylko skończymy ten odcinek. Słuchajcie, u nas rowerki w tym momencie to jakby taka troszkę wymuszona aktywność, w sensie my bardzo kochamy rowerki, ale ostatnimi czasy, kochani, nie mamy szabowozu, także większość czasu spędzamy na rowerkach. Natomiast, kochani, to jest seria, gdzie gramy turniej w Stuttgarcie. Gutek z naszą Akademią KGHM Zagłębia Lubin U12 wyjechał, kochani, do Stuttgartu. No właśnie tam Bayern Monachium na nas czekał, kochani, natomiast czy to się uda, tego nie wiem. Dzisiaj jesteśmy po 5 meczach, 3 wygrywamy, 2 przegrywamy. Może się okazać, że musimy dać Kudełkowi powiedzieć. Tak, Kudełku? A jak będzie taki z Polaków? No chciałbym bardzo, żebyś zaraz jakiegoś Polaka specjalnego nam dał. Przypominam, że otworzyliśmy 5 saszetek, ale Kudełku, jeszcze 2 słowa tylko przypomnienia, dobrze? W poprzednich częściach podsumowywaliśmy, to dla tych z Was, którzy nie oglądali naszych poprzednich części, podsumowywaliśmy piłkarski profil Kudełka według Polish Soccer, Kudełek strzelał poprzeczki. Natomiast ja Wam króciutko opowiadałem, co w Stuttgarcie wydarzyło się na turnieju. 3 mecze wygrywamy, 2 przegrywamy, kochani. Czy to... No kurczę, wiesz co? No dobra, niby nic się nie stało. Słuchaj, jakbym ja to zrobił, to by mi nie wypadało, ale staraj się, Kudziu, nad takimi rzeczami panować, dobra? Spróbujesz? No. Kochani, no, niesamowite to jest. No. Natomiast jak wiecie, nasz kanał słynie z tego, że my jakby jedziemy na surówce, na żywo, nie tniemy, nic tam nie wycinamy, kochani. My go za to kochamy, wy za to go kochacie, natomiast, no, Kudełku, naprawdę, już więcej próbuj takich numerów nam tu nie sadzić, dobra? Okej? Okay? Byliśmy na małej przerwie się napić, kochani, bo on dzisiaj mocno popracował aktywnie. W każdym bądź razie, kochani, droga do Rosji 2018. Kudełek, kochani, otworzył pierwszych 5 saszetek. Karty bazowe, słuchajcie, schowaliśmy do kartonika, widzieliście w poprzednim odcinku. Takie karty specjalne zostały z tamtych saszetek, natomiast w związku z tym, że Kudeł się nudzi, otwieramy kolejne saszetki. Co tam, Kudełku, masz? Proszę bardzo. Czekamy na karty bazowe. Kładź tutaj, ładnie będziemy saszetki otwierać. Mamy kartę bazową, słuchajcie, z Algerii. Mareza, tak? Mhm. Poprosimy dalej, Kudziu. Aguero. Mamy, słuchajcie, Aguero, grajka, słuchajcie, z Argentyny. Z Argentyny, która jest mocno zagrożona, słuchajcie, no takich czasów to ja nie pamiętam, żeby Argentyna nie dostała się na finały Mistrzostw Świata, ale tam w tej chwili coś dziwnego się dzieje. Mamy Duńczyków, którzy nam też napędzili mocno stracha, słuchajcie, są cały czas w grze, czekają na nasz poślizg, no, którego wierzymy, że nie będzie. Dawaj, Kudziu, następną kartę. Mamy, słuchajcie, Rosjanina Berezuckiego, który już, no, kolejną edycję kart Panini, kochani, zalicza, także dobry, solidny grajek. Polska. Mamy Polaka w końcu? Kochani, jest Błaszczyk i to kto? W dodatku mój serdeczny, kochani, ulubiony piłkarz naszej reprezentacji, super, wspaniała osobowość, Jakub. Pierwsza karta Polaka, kochani, z saszetek Road to 2018, także cieszy podwójnie, cieszy jeszcze, że to właśnie Błaszczykowski. I na koniec, Kudziu, dawaj nam kartę, dawaj szybciutko. Ładnie. No dawaj szybciuteńko. I na koniec, kochani, mamy fans faworyt z Walii, czyli kumpel kogo? Kto z nim gra w piłę? Nie wiem. No Bale mówiłeś, tak? Czy nie? Bale. Słuchajcie, no mamy w tym momencie, kochani, fans faworyt, ulubieńca fanów. Dajemy go oczywiście karty z... na razie może... Nie, od razu te na górę... Nie, tutaj na razie damy, dobra? Potem Kudełku przeniesiemy na górę do kart specjalnych. Poproszę następną saszetkę. Przypominam, że to jest 6. saszetka, 5 otworzyliśmy z tego gift boxika. Teraz mamy, kochani, Fina. Ok, dawaj dalej, Miśku. Następna karta bazowa, słuchajcie, to jest Fabian z Meksyku. Kolejna karta mamy, kochani, Rumuna. Grajek z Rumunii. Mamy w tym momencie Norwega. Kolejny Polak. Mhm.
Tetlej. Żartuję. Nie Polak, to Turek jest. Mamy Turka. I na koniec karta specjalna Goal Machine, kochani King z Norwegii. No, Goal Machine już mieliśmy prędzej. Myślałem, że to karta bardziej rzadko spotykana. Natomiast Goal Machine jest jedna na 6 saszetek, jak patrzyliśmy. Na razie największym naszym rodzynkiem jest Game Changer, kochani, bo Game Changer jest na 8 paczek. Natomiast jeszcze czekamy na eksperta, czekamy na top playera. Czy to się uda? Dawaj kudełku. Jaka ładna, no, świecząca. Oj, kudełek mój dzisiaj coś mało żywy tam. Kochani, mamy Rising Star, czyli kartę też specjalną, schodząca gwiazda ze Szwecji. Poproszę. Mamy teraz, słuchajcie, Hiszpana Iniestę. Nigdy ci nie dam tej karty, bo jest strasznie przepiękna. Dawaj, Miśku. Teraz mamy kartę, słuchajcie, Kante. Słuchajcie, N'Golo Kante. Słuchajcie, niesamowita postać. Mieliśmy okazję poznać jego dwóch. Zatrzymamy się chwilę przy nim, kudełku. On trafił teraz do Chelsea, słuchajcie, z Francji. Muszę wam powiedzieć, Sron, tak się nazywał klub. My poznaliśmy trenerów tego klubu. Słuchajcie, jeden prowadził go do 16 roku życia, drugi od 16. Mówią, że nieprawdopodobny talent, perełka N'Golo Kante. Niesamowita postać, słuchajcie. Rozmawialiśmy z trenerami polskojęzycznymi. Trenerzy, kochani, na co dzień mieszkający we Francji. Pozdrawiamy serdecznie. Dawaj, Kudziu, następną. Spotkaliśmy się z nimi na Wrocław Trophy. Rodriguez. Przepraszam, nie Rodriguez. Chorwacji, kochani. Brozowicz. Kolejna karta, słuchajcie, to mamy Grajka z Chile i... Z Włochów, Bonucci. Kochani, Bonucci, kudełek ma defensive rock. Jak tu w defensive rock, bo to pierwszy nasz defensive rock. Słuchajcie, defensive rock 1 na 6 paczek. Mamy pierwszego defensywnego Grajka Bonucci'ego. Przed nami jeszcze dwie saszetki, Kudziu. Co tam nam w tych dwóch saszetkach zaserwujesz? Jeszcze jedna karta. Poproszę. Ok. Słuchajcie, to urodzinowy, przypominam, giveboxik od Oli, ale dodatkowo wypracowany kapkami. Słuchajcie, Rising Star z Rosji, damy go tutaj, koło Rising Stara z Szwecji. Proszę, kudełku. Mamy kartę, słuchajcie, z Danii, kolejny piłkarz Christiansen. Aha. Nie wiem, co to za piłkarz. Tu mamy Norwega, słuchaj, także lecimy dalej. Nie wiem. Wiem, co to za piłka, sami klub. Słuchaj, no tu jest z Nowej Zelandii ekipa, wiesz? Tatuś. Aha, proszę. Z Argentyny Messi. Messiego mamy? Proszę bardzo, kochani. Messi na bazówce. Proszę bardzo. Lionel Messi na bazówce. Słuchajcie, chyba nie ma wiele Messich na bazówce. Gdzie jest Ronaldo? I na koniec mamy fans, faworyt, słuchajcie, Jarsen z Norwegii. Słuchajcie, no niesamowita sytuacja. Tak sobie przypominam, czy Messi często na bazówkach startował. Natomiast no, zdobywca kilkukrotnie najlepszego Grajka na świecie, zagrożony ze swoją drużyną, z Dybalą, słuchajcie, z Aguero i z innymi wielkimi, że nie zagra w mundialu. No byłby to na pewno wielki szok. I Maria. Tym bardziej, że właśnie, o proszę, wywołaliśmy jego kolegę z Argentyny, Di Maria. Mamy w tym momencie, słuchajcie, z szwajcarskiego Grajka. Mhm. Mamy w tym momencie, słuchajcie, z Tancu, czyli z Rumunii Grajka. Co tam, Kudzio, dalej masz? Kudzio ma, kochani, Grajka z Danii. No i dwie karty ostatnie, Dani? Zobaczymy, no jaka będzie karta ostatnia, Polska. Specjalna. Kochani, z Polski, Jędrzejczyk, brawo, no mamy dwóch Polaków. Mamy Kubę Błaszczykowskiego i Jędrzejczyka. I na koniec coś tam trafił, kudełek. Z Francji. Z Francji, eksperta, no chociaż, kochani, Patrick Evra, chociaż jeden ekspert, kochani, czyli 1 na 14 paczek, zobaczcie. To jest na razie najbogatsza nasza karta z tego giftboxa. Top Players nie wpadł, ona jest 1 na 50. 50 paczek, natomiast jedna na... A będziemy wkładać? Jedna na 14 Tata. Paczek, kochani, to Patrick Weira. Kudełku, powiem ci tak, za momencik, bo teraz będziemy się szykować na rowerek, natomiast w tej chwili, słuchaj, przekładamy tutaj Rising Star, przekładamy tutaj kolejnego Rising Star, przekładamy tutaj Fans Favorite. Kudełku, karty bazowe zabierzemy, zaraz wam pokażemy wszystkie karty specjalne, które trafiliśmy w tym naszym gift boxie. Dlatego, że karty, kochani, czekajcie. O, karty bazowe, kudełku, spakuj do, spakuj, Kudziu, jak możesz, karty bazowe, kochany, do pudełeczka. To są wszystko bazóweczki.
Tak, to są wszystko bazóweczki. Ja tam tata sam zbieram. Dobra, zbieraj karty, a ja Wam pokażę, kochani, jak się tutaj rozłożyły siły z kartami specjalnymi w naszym giftboxie. Finlandia, Rumunia, Szwajcaria, Finlandia już po raz drugi, Brazylia, Holandia, Algeria, Rosja, Szwecja, Meksyk, Walia, Norwegia po raz drugi, zdaje się, tak? Walia, czyli Wali? Walia, tu jest Italia, tu mamy, kochani, chyba Francuzów najwięcej, co? Zobacz, no. Mamy dwóch Francuzów, zobaczcie. Teraz mamy tutaj Norwegów dwóch, tak? Kogo jeszcze mamy dwóch? Zobacz, Kudziu. Finów mamy dwóch. Zobacz, kto tu faworytami jest według naszego tarota. Tu jest dwóch Francuzów, a reszta wszyscy po jednym, tak? No. Tak? Reszta wszyscy, Kudełku, po jednym. Także, kochani, no, między Francją, Finlandią a Norwegią pokazuje tutaj nasza wróżba. W każdym razie, dziękujemy Wam bardzo, że z nami byliście. Kochani widzowie, dawno nie mieliśmy okazji pobawić się z Wami kartami. Dawno nie mieliśmy okazji Wam powiedzieć aktualności, co tam u nas słychać. Dawaj, Kudziu, jeszcze raz piątkę. Dziękuję Ci za świetny odcineczek. Natomiast w tej chwili my będziemy się szykować, kochani, na rowerki. Wykorzystamy piękną pogodę. Jedziemy troszeczkę aktywnie po okolicy się pokręcić. Jedziemy do Bolesławca. Mamy jakieś 7 km, kochani, w jedną stronę. Także przypominam, że w dniu dzisiejszym pod Stuttgartem nasze Zagłębie, kochani, dwukrotnie przegrywa minimalnie po 0-1 dwa mecze, ale myślę, że ta przegrana jednak zamknie nam drogę do gry o wysokie cele w tym turnieju. Natomiast na 30 ekip awansowaliśmy na pewno do pierwszej dwunastki i gdzieś tak około tego miejsca w tej chwili oscylujemy. Natomiast co jeszcze będziemy mogli ugrać, nie znam do końca formuły, ale na pewno damy Wam znać, jak tam poszło. Jeszcze raz dziękuję, Kudełku, dawaj piątkę. Do zobaczenia, podziękuj widzom. Dziękuję. Pożegnaj się. Pa. Pa, do zobaczonko, trzymajcie się, pa. Ola, jeszcze raz Ci pięknie dziękujemy za prezencik, tak? Dziękowałeś, Oli? Tak. Kiedy? No nie pamiętam, jak zaczynaliśmy. Albo kończyliśmy. Jak kończyliśmy, albo zaczynaliśmy. Olusiu, słodki ten kudeł. Dziękujemy Ci jeszcze raz pięknie. Do zobaczenia. Dziękujemy Wam wszyscy widzowie. Trzymajcie się. Pa.